akty życia Kościoła będą rozważali przyczyny, co wpłynęło na to, że może w okresie najbardziej nieodpowiednim wyszedł papież, jak napisano w jednym z pism włoskich ze wschodu, jak sam określił Ojciec Święty w swoim pierwszym przemówieniu do kardynałów w kaplicy Sykstyńskiej, z dalekiego kraju. Znajduje się różne przypuszczenia. Jedno z nich, które najczęściej padało, w którym zwracali się do mnie kardynałowie z różnych narodów i języków. Słusznie mówili, Polsce należy się to wyróżnienie, bo Polska zawsze wiele cierpiała, nie tylko dla obrony niezależności swojego narodu i państwa, ale Polska wiele cierpiała za Kościół Chrystusowy i zasłużyła sobie na przedziwne, niespotykane miano Polski zawsze wiernej. Polonia Semper Fidei. I chociaż my nieraz w pokorze ducha rozważaliśmy, czy zasłużyliśmy na to miano, historycznie niewątpliwie tak. Gdy idzie o naszą wierność wierze świętej, Ewangelii Chrystusowej, Kościołowi, na pewno tak. Gdy idzie o naszą wierność przykazaniom Bożym, moralności chrześcijańskiej, zazwyczaj tak, czasami może zawodziliśmy. Jednakże w świecie utarło się przekonanie, że wśród współczesnych przemian społecznych, ekonomicznych, politycznych, ustrojowych, że Polska okazała jakąś przedziwną duchową siłę, że w Polsce Kościół zachował swą jedność. Może nie zawsze pełną niezależność, może niekiedy ograniczoną wolność, ale poprzez to wszystko Kościół Chrystusowy przebijał się do Boga Ojca, do Bożego Syna, do swej umiłowanej Matki, do stolicy Piotrowej. I tutaj w Rzymie nie znajdzie się w kronikach zdarzenia, które by wskazywało na to, że Polska w jakimśkolwiek okresie swoich dziejów była niewierną Kościołowi. Ale w szczególny sposób zastanawiały się narody, biskupi, kapłani różnych krajów różnojęzycznych, pytali się i nas często pytali, czemu wy zawdzięczacie tą swoją niezwykłą siłę, tą wytrwałość, tą niezłomność? Jak wy pracujecie w ojczyźnie waszej, że zachowaliście i nadal miano narodu katolickiego? I to narodu religijnie najbardziej zwartego i przedziwnie mocnego. Jeżeli naród polski w okresie tego rachunku sumienia przekonał się,
pomimo swoich wad i grzechów, które gładzi baranek Boży, jest narodem chrześcijańskim, ewangelicznym, chrystusowym, katolickim, to w dużej mierze zawdzięczamy to przepotężnej przyczynie Matki Najświętszej, której oblicze święcimy w tylu sanktuariach, a szczególnie teraz na Jasnej Górze, gdy zbliża się 6 wieków jej czujnej obecności. Wszystkie nasze uczucia zwiążemy z tym aktem dziękczynnym, za tą proroczą wizję kardynała prymasa, który przed 30 laty umierał w Warszawie. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Meldujemy Tobie, radosny przyjacielu Ojczyzny Niebieskiej, pający dziś na kolanach przed świętą Bożą Rodzicielką. Zwycięstwo, któreś ukazał, szepiąc nas na duchu, przyszło. I to przyszło w imię Matki Chrystusowej, której naród dochowa wierności, idąc za Tobą ku Twojemu Synowi, który jest jedynym zbawieniem świata.